Jeżeli widzieliście klip do Prosto z Frontu, to z pewnością poznajecie tą miejscówkę. Jesteśmy pół roku po tym, kiedy kręciliśmy tutaj ujęcia z Kękę. Dzisiaj w trochę innych okolicznościach. Siemano. Dosłownie ile? 2 godziny po podpisaniu kontraktu z Prosto, tak? No godzinkę. Witam na etapie życia, w którym nie ma już przeproś. Ile uda się dopisać każdy miesiąc kachaniną. Żyję tak, robię rap, jedyny na pewno. Wchodzę w relacje rachciach, potem zostawiam przykrość. Nędza, zgliszcza, destrukcja, stopro. W życiu trochę zarobiłem, gdzie to kurwa poszło. Pierwsze pytanie, które się samo tutaj generalnie narzuca w tej całej sytuacji, to gdzie to kurwa poszło? kurwa. No idzie cały czas, jeszcze droga nie jest do końca sprecyzowana, ale idzie, mam nadzieję, że w dobrym kierunku, bez zmian, no. Pierwsza seta na legalu, pierwszy dzień słoneczka, znaki na niebie i ziemi mówią, że będzie dobrze. No dokładnie, tak właśnie, nawet to słoneczko dzisiaj wyszło pierwszy raz tej zimy, jakiś tam znak może na dobrej, nowej drodze do kariery. No aż tak dobrze, to tam nie mam kontaktów na górze, żeby sobie mógł słoneczko zamawiać, no ale jakby wierzyć w jakieś takie rzeczy, no to... Potraktuję to jako dobry omen, no. W ogóle spodziewałeś się, że tak ładnie się to wszystko potoczy w tych ostatnich miesiącach? Bo powiedzmy, że tak jakby twoje działania, które są powiedzmy antypromocyjne patrząc na promocję, czyli wrzucanie po prostu... Dziękuję bardzo. Na zasadzie, że wiesz, że nie czekasz, aż zrobisz płytę, nie dbasz tam o promocję singli, nie wiem, nie zapowiadasz tydzień kawałka, tylko po prostu nagrywasz, puszczasz, prawda? Jakoś tak właśnie ostatnio mieliśmy taką rozkminę, że tak naprawdę paradoksalnie wyszło ci to na dobre, bo kiedy jakby podskoczyło to zainteresowanie chwilę, to pociągnąłeś się i podciągałeś coraz wyżej, prawda, kolejnymi numerami i coraz większa jakby rzesza odbiorców i prawda, zamiast to jakby tam przycichnąć przed większym projektem, to cały czas się kręci coraz bardziej, no. Rozkminiałeś to też może z tej strony? Znaczy, co ja mam powiedzieć, w tym swoim króciutkim referaciku zawarłeś odpowiedź. No ale prawda jest taka, że to nie był nigdy jakiś zamierzony efekt. Ja w tamtym wywiadzie w tej samej miejscówce mówiłem, że ja jestem takim człowiekiem. Nie podobało mi się czekanie i ogarnianie i cały czas tak jest. Nie wiem, no po prostu nagrywałem numery, wiesz, odezwali się, że są w stanie ogarnąć to, czego ja nie ogarniam za mnie, rozumiesz? Że ja nie muszę nagrywać całej płyty i dopiero później tego wysyłać czy coś. Ja nie jestem takim człowiekiem, nigdy bym tego nie zrobił, bo by mi się nie chciało. Wiesz, dogadamy się tak, że będę miał, wiesz, solidną firmę za mną, z ludźmi, którzy potrafią, wiesz, dojrzeć pewnych szczegółów, których ja nie potrafię i miejmy nadzieję, że to obu stronom wyjdzie na dobre, no na to liczę, no. Jestem o tym święcie przekonany. No i... Inaczej bym w to nie wchodził. No i będziesz mógł się zająć tym, na czym się znasz najlepiej, czyli nagrywaniem, tak, a nie ogarnianiem jakichś tam niuansów promocyjnych i, tak, tak, i rozkminianiem, tak. Wysyłaniem tutaj, proszeniem się o jakieś tam znaczy, różne ja nigdy rzeczy. Ja nie wysyłałem rzeczy, ja wiesz, no, to zazwyczaj do mnie, tak samo jak wy się do mnie odezwaliście, tak samo tam się odezwali, ja nie jestem, wiesz. Jakoś zawsze myślę, że rap ma się sam bronić, wiesz. No nie mam nic do ludzi, którzy też, wiesz, starają się, wiążą z tym przyszłość i mocno w to idą. No i dobrze. I kurwa, każdemu, kto na tym robi sos, czy tam każdemu, kto się w tym spełnia, ja życzę, wiesz, kurwę szczęścia. No ale ja po prostu tak nie umiałem, no. I złożyło się, jak się złożyło. Miejmy nadzieję, że to kurwa dalej pójdzie, po prostu. No na fali dalej popłynie, bo lubisz popływać, tak jak wszyscy dobrze wiemy. No właśnie. No a powiedz, bo tak jak parę dni temu widziałem wywiad z Solarem i Białasem i mówi, że mają jakby dokładnie już umówione z Prosto, do kiedy muszą dostarczyć gotowy materiał na płytę. Czy ty też masz coś takiego, czy macie to jakoś tam powiedzmy ramowo tylko założone, a dopiero teraz będziesz się brał za plan samej płyty? Znaczy wiesz, no tam już parę numerów to ja mam już przygotowanych, wiesz o co chodzi. Chcemy też zrobić taką malutką niespodziankę. Mam nadzieję, że to będzie dobra rzecz dla tych, którzy mnie słuchają już od jakiegoś czasu i którzy zawsze mówili, kurwa, dlaczego ciebie nie ma na żadnym krążku, bo ja takich wiadomości dostanę, wiesz, co kilka codziennie, nie? No, a parę numerów mam, a co do ram czasowych, no kurwa, no są tam jakieś ramy, oczywiście, no to na pewno w tym roku się spodziewajcie. Podejrzewam, że jakoś na jesieni. No robimy, no to ma być dopracowany dobry materiał. I taki będzie, no. Gówna nie promuje. Chyba, że to jest chore, gorące, dobre gówno. No, wiesz, dokładnie masz jakby rozkminkę, czym te rzeczy, które będziesz robił pod kątem samej płyty, czym się będą czymś różniły od tych luźnych numerów, których puszczałeś, czy po prostu będzie się różnił tylko sam sposób publikacji, a ciągle będzie to na przemian woda kraj. Znaczy, no wiesz, jaka jest jazda, to nie jest tak. To nie mam koncepcji płyty czy czegoś takiego, może to z czasem przyjdzie, nie wiem, nie mówię, nie określam się jakoś. U mnie z pisaniem jest zawsze tak, że dostaję beat, który mi odpowiada, ja po prostu piszę i to... Jak zaczynam tekst, to ja nawet nie wiem, o czym to będzie. Często mam numer, no i nie wiem, jaki będzie na niej tytuł kawałka, wiesz.
Będą rzeczy, które wypłyną ze mnie, to strasznie tak brzmi, kurwa, gimbusiarsko, ale taka jest prawda, no, wypływa to ze mnie, może nie z duszy, tylko z wody i innych tam różnych rzeczy ciekawych i tak piszę, nie? Wiadomo, że mam parę przekminek, z którymi chcę się podzielić i one będą na płycie, te numery, które już mam, no, trochę inne, ale styl się nie zmienia. Cały czas mało rymów, tak jak, kurwa, lubicie, cały czas dużo churwa, na, sikorek i innych takich rzeczy, no. No w ogóle jeszcze też jakby nietypową rzeczą a propos tych twoich wszystkich numerów i ostatnich kilku miesięcy było to, że poza tymi luźnymi trackami puszczanymi co jakiś czas, można też powiedzieć, że czytałem takie opinie w internecie, że twój urlop zmienił polski hip-hop. Że generalnie miałeś urlop najbardziej interaktywny z fanami chyba, jaki można było widzieć. Powiedzmy, wszyscy mieli takiego małego Big Brothera facebookowego. Oj, z tobą w roli głównej. Weź ty mnie w moralniaki, nie wpierdalaj, bo będę pił kolejny tydzień. Znaczy, to jest... Internet to jest zło, dzieciaki. Nie pij ta wódki. Później wstajesz, żałujesz, wiesz... No chuj, no było, no nie płaczę jakoś nad tym. No ja... Ktoś chce powiedzieć, że to mówię. No jak nie powiem tego tutaj, to powiem w kawałku. No to jest taka jazda. Wiadomo, że... Każdy, kto pije, wie, jak później jest, ale jakoś specjalnie nie żałuję. A co do interaktywności, to sam faktycznie mówiłeś, ile ja wtedy miałem. Tam 9 tysięcy osób to robiło i tam chyba 5 tysięcy mówiło o tym, że to... Ja to tak za bardzo się na tym nie znam, ale sam chyba mówię, że to statystyki niespodziewane, nie? Teraz się już jakoś to uspokoiło, wiesz. Urlop się skończył, no ale teraz jest, kurwa, jeszcze lepiej, bo w ogóle nie robię. Permanentny urlop, dzieciak. No można powiedzieć, że krok do tyłu i dwa w przód, tak? Tak jest. Tak się złożyło, tak że... Jest, tak jest. Że idealne zgranie dwóch rzeczy. Wiesz co, jeżeli wierzysz w opatrzność czy w cokolwiek, nie wiem, bo to jeszcze nie ma się co strasznie jarać, bo to wiesz, samo podpisanie to jeszcze nic, trzeba nagrać konkretną płytę i trzeba mieć trochę szczęścia, czy to się przyjmie, czy nie. No sam fakt podpisania kontraktu to o niczym jeszcze nie świadczy. Ale o tych krokach, co mówiłeś, w przód i w tył, no to taka jazda, że tam 1 lutego, wiesz, od 1 lutego nie robię. Drugiego zadzwonili, no to kurwa, daj mi jaśniejszy znak od opatrzności, no nie można, no i tyle. No jeszcze koncert na naszej wielkiej imprezie, też z ładnym przyjęciem, prawda? Hałasu dostałeś masę, no. Tak, no to jeżeli tak było, to dziękuję. Jak tak mówisz, to pewnie tak było, no nie wiem, no. No, nie pamiętam. Nawet Radom Łoka tańczyłeś na scenie. Radom Łoka tańczyłem? Tak. A, musisz mi kiedyś to pokazać, jak to wyglądało, nie chcę tego... Nie, pokazuj, nie chcę powtórzyć. Boj! Nie zawstydzaj mnie, kurwa, przy ludziach. No i też kolejną rzeczą, która jakby różni nasz wywiad teraz, a wtedy jest to, że powiedzmy kolejny, tak jak miałeś te różne swoje przejście, miałeś wtedy kulę, teraz nie ma kuli, no. też kolejne jakby... Teraz mam, no. Kolejne, można powiedzieć, przejście przez jakąś tam mękę do swojego słońca legalnego, tak? O kurwa, ty powinieneś teksty pisać, dzieciaku, tak składasz tą poezję, że ja pierdolę. No tak. Tak jest, no. W życiu się musi coś wydarzyć złego, żeby później coś dobrego to równoważyło, no. Samo dobro to ja nie wiem, to kurwa. Nudno by było, tak? Czy ja wiem, żeby było nudno? Ja to bym nawet chciał żyć, kurwa, samo dobre, no ale tak się nie da, no. Zresztą, no dawaj bez takich frazesów, Mateusz, no wiadomo, no. Dobra, a jeszcze pod kątem samej płyty, czy rozkminiałeś na przykład opcję jakichś gości, prawda? Bo wszystkie numery, które puszczasz tak naprawdę, to są albo solowe, albo to są na przykład numery z Kocim, prawda? No. Ale generalnie nie ma jakichś tam, powiedzmy, gości z kręgów pozaziomkowskich. No bo to jest kontynuacja, znaczy to wynika z tego, z czego mówiłem, że to trzeba najpierw do kogoś napisać, zorganizować beat, zorganizować temat, ustawić się, można nawet przez internet nagrać, ale najlepiej by było, wiesz, się spotkać. To jest za dużo załatwiania, kurwa. Wiesz, o co chodzi. Po prostu, no ja nie wiem, może teraz się zepnę i może tam... Nagram z kim bardzo chciałbym nagrać, ale no nie wiem, no, jak mi się będzie chciało, jak mi się nie będzie chciało, to nie nagram, no bo to jest ta cała organizacja tego wszystkiego, się tak wydaje, ale to wiesz, trzeba zagadać, trzeba dogadać, szczegół, kurwa, tutaj pogadać przez internet, wszystko takie jest, kurwa, idzie 4 razy wolniej niż normalnie, ja nigdy do tego cierpliwości nie miałem, no. A w drugą stronę dostajesz jakieś oferty, powiedzmy, no, znaczy oferty, no, zaproszenia do numerów od cenionych postaci polskiej sceny rap? Ceniony, no Kocy mnie zaprasza i starczy, no kurwa, teraz jego solo wyjdzie, dla mnie najbardziej ceniony, co dalej, no... No nie wiem, no chyba nie, znaczy... Nie, no chyba nie, znaczy... Nie. Kurwa, czekaj, mała przerwa na WW. Wspomniałeś sobie przed chwilą o Kocym i przypomniało mi się, jak powiedziałeś na naszym wywiadzie młodowilczym, że
Radom też potrzebuje czegoś takiego, żeby ktoś wyszedł i pociągnął ze sobą resztę. Teraz powiedzmy, że ten wywiad będzie już widział więcej osób niż tamten, jakoś tam może osoby, które do tej pory się nie wgłębiały w twórczość, to może od razu rzucisz kolejne ksywki z Radomia, na kogo powinni jakby zarazem zwrócić uwagę poza Kocim jeszcze. No to nic się nie zmieniło od czasu, kiedy ja to dokładnie mówiłem, no. Le Fruit Defendu, teraz jest, widzisz, jest nowy projekt poza Kocim, który teraz Zelenem wyda. Tytus wydał drugi mixtape, Miejski Sport, i też tam jestem, koniecznie sprawdźcie, tam macie cały przegląd. Był z Suwarem, no i Kocy, bezpiśmienni. Piśmienni, no, blisko, kurwa. I tam jest przegląd całej radomskiej sceny, no, Bokoty, to jest teraz Tytus, Kocy i Boro. Borys nagrywa tak samo z Tytucem Le Fruit Defendu. Cała banda unika do sprawdzenia, Wola. Wiem, że Kubi mocno szykuje swoją solówkę, też na niej będę. No nie wiem, no chyba lepszego storytellingu, jeżeli chodzi o mnie, w moich odczuciach, to ja nie pierdolnąłem dwóch zwrotek chyba nigdzie. No nigdzie. Jak macie, kurwa, czas, to czekajcie na to, bo to rozpierdol będzie. Przynajmniej ten numer, słyszałem też parę innych, też Kozaki. Młode chłopaki u nas te spektrumy robią. Strasznie, całe wszystkie chłopaki ze Śródmiejskiego Frontu. Dużo tego jest. No poza jakimiś tam starymi wyjadyczami, których przedstawiać nie trzeba, no ZDR-ów czy tam... Wiesz, ciemnej strefy to no, już cała Polska zna, to nie trzeba w ogóle o nich mówić, no. No a w ogóle szybko nawiązałeś wspólny język z Sokołem, bo prawda, po tym jak generalnie się ustawiliście, od razu Sokół wrzucił zdjęcie, prawda, bez żadnego tam kitrania się z negocjacjami półrocznymi, no. Co się dzieje w Las Vegas, zostaje w Las Vegas. Kurwa, poszło. Tu jeszcze powiedz pod kątem płyty generalnie, jakich producentów się możemy spodziewać? Kogo tam typujesz do tych, którzy się znajdą na trackliście już, na tej pierwszej twojej płycie z Hologramem? Znaczy, mogę powiedzieć, co mam na pewno teraz. Na pewno będzie Zioło, na pewno będzie Tłusty, na pewno będzie Tytus ode mnie i to w paru produkcjach. Dostałem ostatnio beat od gościa, no teraz podpisał ze Stepem na dniach, Puff Beats. Co to będzie za sztos, to kurwa klękajta narody. Mam, nie, no kogo jeszcze tam mam? Od Kaczmara coś na pewno wezmę, Million Beats. Sprawdźcie, same Kozaki robi, to międzynarodowa skala. Chyba na razie z tych co mam to chyba tyle, no, a cały czas jestem, wiesz, w fazie zbierania, nie? Teraz od Szczura dostałem paczkę, jest czego wybierać. Podejrzewam, że też coś będzie. No i cały czas szukam. Tylko, że to jest kolejna kurwa ta bariera, to się już muszę spiąć i po prostu podzywać się do tych ludzi, którym się jaram produkcjami. Ja to zrobię na dniach, zrobię. I wtedy już będziesz mógł pełniej spytać. Spoko, też ostatnio zagrałeś parę koncertów dla dużej publiki w miarę. Tak jak było widać, co się działo na przykład we Wrocławiu pod sceną, prawda? Nawet mnie wnieśli na rękach na scenę, no, działo się generalnie. Kługi-bugi. Tak, kługi-bugi. Dokładnie. I jak ten odbiór jakby na żywo w różnych miastach? Czy tak jak się spodziewałeś, że to tak trafia, czy trafia szerzej do ludzi niż to sobie... Tak, bo widziałem taki twój wpis, prawda, a propos tatuaży, że człowiek sobie robi coś tam w domu, pisze, a to trafia do ludzi aż tak, że to sobie wrzucają pod skórę. No. Znaczy, z tym to jest jazda. Znaczy, no właśnie o to chodzi, że się nawet nie spodziewasz. No, nie wiesz, kiedy ta cienka granica między, kurwa, robieniem undergradowego syfu i... rzucaniem tak naprawdę numerów została przekroczona, tak że to do ludzi trafia, wiesz, nie wiem, no miło mi, kurwa, łechcę to w jakąś próżność i tyle, nie? A co do koncertów, strasznie dużo tego nie było, no mam nadzieję, że to się ruszy. Do organizatorów mogę powiedzieć tylko tyle, że no przyjęcie w kurwę, znaczy tak mi się wydaje, zresztą sam widziałeś, sam byłeś, ja się bym w życiu nie spodziewał, no skromny chłopak, wiesz, z Radomia i... A tu znają, wiesz, bo i tym bardziej, że wiesz, zero płyt, zero klipów, zero niczego, a tu wchodzisz i kurwa, lecą te numery wszystko równo. Wiesz, kiedy tobie oddechu brak, to nawet chuja, lecą wszyściutko, no miło, strasznie miło, no.